Witajcie w kolejnej takiej odpytajce 5 słówek na tydzień. Przechodzimy do losowania, słuchajcie. Pierwsze, co nas interesuje, to oczywiście poniedziałek. No to mamy, słuchajcie, słowo Geheimdienst. Geheimdienst, czyli eine staatliche Organisation, czyli organizacja państwowa, die geheime Informationen aus anderen Ländern beschaffen und geheime Dinge des eigenen Landes vor fremden Spionen schützen sollen. Czyli Geheimdienst to jest wywiad. Nie wywiad, das Interview, tylko wywiad. Grupa ludzi, która strzeże bezpieczeństwa państwa. W bardzo takim skrócie myślowym, nie? Ale myślę, że warto znać. Geheim to jest tajemniczy. Dienst to jest służba. Czyli taka tajemna, tajemnicza służba. Tajna służba, dosłownie, tajna, geheim, przepraszam. To byłoby słowo na poniedziałek. Słowo na wtorek. To nam wychodzi słowo, słuchajcie, besetzen. I tutaj stricte na jakiej wysokości, żebyście mieli tutaj, żeby się nie wszystkiego uczyć, bo też nie ma sensu trochę. Sich längere Zeit an einem Ort aufhalten, um eine Forderung durchzusetzen oder um zu demonstrieren. Ein Baugelände, ein Haus, eine Botschaft kann man besetzen. Czyli Demonstranten besetzten die Zufahrt zum Kernkraftwerk. To byłoby drugie słowo na wtorek. Środa. Słuchajcie, środa, trzecie słówko na środę. Losujemy oczywiście. To jest, słuchajcie, wyjaśnienie na wysokości rzeczownika die Potenz. Mamy tutaj dwa znaczenia słowa Potenz. Pierwsze, die Fähigkeit eines Mannes zum Sex oder dazu Kinder zu zeugen. Przeciwieństwo tego słowa to jest impotenz. I drugie słowo to jest matematyczne, to jest die Zahl, die man erhält, wenn man eine Zahl mehrere Male mit sich selbst multipliziert. Also die zweite, dritte und Potenz mit Potenzen rechnen. Die fünfte Potenz von 10 wird als 10 hoch 5 geschrieben. Czwartek. Czwartek, trzecie słowo. Słuchajcie, no to sicher. To jest słowo, długi czasownik, jeżeli chodzi o wyjaśnienie. Etwas gegen sichern, czyli etwas vor einer bestimmten Gefahr schützen. Czyli na przykład przykład. Die Tür durch ein doppeltes Schloss gegen Einbruch sichern. Czyli zabezpieczyć drzwi podwójnym zamkiem. Sichern może też dotyczyć broni. Ein Gewehr, eine Pistole. Blockieren, damit nicht plötzlich ein Schuss losgeht. Czyli zabezpieczyć broń. Przeciwieństwo, czyli odbezpieczyć, to jest czasownik entsichern. I te dwa myślę, że wystarczą, nie? I teraz słuchajcie, ostatni dzień, piątek. Schnurz. Słowo schnurz nam wychodzi. Jemanden etwas ist jemandem schnurz. Co to znaczy? Das ist mir egal. Ciekawe. Nie znam tego. Czyli das ist mir egal, powiem inaczej, das ist mir schnurz. Ciekawe. Albo też jest wersja das ist mir schnuppe jako wariant, jako synonim tego słowa, nie? Okej. Okay. Uczymy się nowych słówek. Dobra. To tyle. Dziękuję Wam za uwagę. Macie w napisach macie te słówka. Macie też je w podcaście, w formie podcastowej, bo chcę, żebyście też mogli tego posłuchać, jeżeli będziecie chcieli. Wczytajcie się w opis tego filmu, jakieś informacje, zapraszam na live'y ze mną do lekcji quizletowych. Natomiast gdy chcecie pozostać przy oglądaniu moich filmów, cieszę się bardzo, zapraszam do oglądania reklam. Możliwie jak długo chcecie, natomiast no nie musicie, no możecie po 5 sekundach tych, wiecie, tych fabrycznych możecie przełączyć i oglądać dalej film. Dziękuję Wam bardzo, do usłyszenia, pozdrawiam cieplutko, trzymajcie się, cześć.